trzeciego dnia zawierciańskiej majówki sportową atrakcją był mecz towarzyski drużyn oldboyów pomiędzy zawierciańskim stadionem a irlandzką drużyną FC James Bourne Limerick. Jakie wrażenie po pierwszej połowie? No, przede wszystkim zmęczenie. Na co dzień tego nie robię. Biuro wam różni się od biegania pod piłką. Zdecydowanie, bo to cały dzień jest... Dlaczego taki pomysł? Przy biurku? Dlaczego pomysł? Ja zawsze jak mam okazję, lubię się poruszać. Natomiast no, praca zawodowa powoduje, że tego czasu jest dosyć mało. Ale akurat dzisiaj łączy się to przyjemne z pożytecznym, bo jestem tu też po części zawodowo. Czyli to jest pierwszy taki występ, czy często? Nie. No, ja w zeszłym roku systematycznie grałem z drużyną Urzędu Miejskiego najczęściej. A dzisiaj tutaj koledzy z klubu Stadion poprosili mnie do swojej drużyny, bo jest to spotkanie takie towarzyskie z piłkarzami, też amatorami z Irlandii. No i poprosili, żebym zasilił ich drużynę. I jakie wrażenia bardzo tak już podaliśmy po pierwszej połowie? Jakie przemyślenia? Kto wygra? Jak to jest lepsze? Oczywiście, no, mamy nadzieję, że to my wygramy, aczkolwiek traktujemy to jako przede wszystkim dobrą zabawę, okazję do pogrania z ludźmi z Irlandii. Może nawiążą się tutaj jakieś przyjaźnie, może to się przełoży na częstsze spotkania, jak to co dzisiaj widać. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Good afternoon, I'm Tim Madden from the Irish Polish Association in Ireland and I'm representing our home team, which is Janesborough, over 40s soccer team. So you can see from our badge, this is the name of our club. And this year our club is 65 years old. A bit like how I feel this afternoon, quite old. So we're delighted to be in Zawierć to celebrate your constitution day today. And we hope that your team and your people will come and visit us. And we're already joined by some of your colleagues here today, Andre. So thank you and I wish you well. Thank you. Polak się znajduje w drużynie i jak to się generalnie z kolegami pracujemy, mieszkamy w Irlandii. No i zaprosiliśmy w związku z tym, że tam się, no interesujemy się piłką, tam mamy polską drużynę, Polonia Limerick, no a tu mamy kontakty takie oldboyowskie właśnie z drużyną irlandzką i zaprosiliśmy ich tutaj, bo tutaj też powiedzmy mamy kolegów, z którymi gramy Stadion Zawiercie, czy graliśmy, więc taki pomysł powstał, żeby taki mecz zrobić z okazji powiedzmy tych naszych świąt, 1 maja, 3 maja, no przyjęli zaproszenie, przyjechali. To jest taki pierwszy pokaz? Tak, pierwszy ich pobyt w ogóle w Polsce. Ale chyba nie ostatni. Mamy nadzieję, że chłopaki z Polski pojadą z rewizytą, no i później te kontakty będziemy utrzymywać, rozszerzać. Pomimo starań gospodarzy, goście okazali się lepsi, wygrywając 4-2. Na koniec!